Okej, hej, czy witajcie was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku modyfikacji do Minecrafta. Dzisiaj przyjrzymy się modzie Lucky Ors mod, bodajże coś takiego i sorki, że tak latam na lewo i prawo, ale jest godzina 23. Wiem, nie nagrywa się 24, więc nagrywam 23. No i co, lecimy z odcineczkiem. I co ten mod dodaje, pewnie się zapytacie, bo to jest najważniejsze. Jest to bardzo krótki mod, ale jeden z fajniejszych. Pamiętajcie, że jeżeli będzie się wam podobał, to oczywiście zostawcie tę łapkę w górę. Z nienawidzeniem przez wszystkich, bo to naprawdę motywuje. Dobra, i lecimy, koniec tej reklamy. Dobra, więc co my mamy tutaj? To są ory, które dodaje ta modyfikacja. Dodaje one, jak widzicie, to będzie w sumie na później. Każda z tych or, jak widzicie, jedna, druga, trzecia, czwarta, jak widzicie, te wszystkie się świecą. One są, mają szansę, to są normalne, jak widzicie, ory, które się świecą w ciemności, jak widzicie, na jakieś różne kolory. I gdy znajdziecie takiego ora, macie szansę na to, że jak wykopiecie właśnie tego ora, to zobaczcie, ile może wydropić z niej danego przedmiotu. Jak widzicie, z 3 bloków złota wydropiło mi 10, z kilka diamentów wydropiło 4, więc naprawdę okej. Jeżeli macie jeszcze zenchantowany bardziej pickaxe, czyli przykładowo na fortunkę, to jeszcze więcej tego może wejść. Następną rzeczą, która jest bardzo ważna, to jest to, że możemy zrobić z szafirów i tak dalej, te nowe ory są właśnie itemki, to wszystko z tych random ore właśnie wypada, albo z tych mythical ore. One są bardzo mocne, one są jak diamentowe w sumie. Bardzo mocne są, jak widzicie, ten pickaxe ma tyle samo użyć i tyle samo ataku co diamentowy. I gdy wykopiemy taką orę, przykładowo, nie wiem, tą, to wam wydropi, może wydropić po prostu losowy przedmiot. Jak widzicie, ten mythical ore po prostu zespawnował mi teraz szafir. Jeszcze jedną rzeczą, w sumie wykupimy jeszcze jeden ten. Naprawdę ta modyfikacja jest strasznie przydatna i śmieszna, bo ponieważ możecie no trafić, no naprawdę po prostu mieć dużo szczęścia. Następną rzeczą, która dodaje ta modyfikacja, już wam to pokazuję, jest to grappling hook. Dokładnie tak, grappling hook, który się kraftuje bardzo prosto. Kraftuje się on z 3 żelaza na górnym rogu i 2 patyków w dół. Więc naprawdę bardzo łatwo. I co robimy, żeby się spiąć na tym grappling hooku? Okej, robimy to tak, że po prostu musimy klikać prawym przyciskiem, bodajże Ctrl i... O, dokładnie, musimy po prostu skoczyć i z shiftem się spinać i klikać prawy przycisk myszki. Jak widzicie, cały czas jak puścicie, to spadniecie i zginiecie. Więc pamiętajcie, to jest bardzo ważne, widzicie, spiąłem się na samą górę. No i co teraz? Każdy z tych, bo to jest Chains Ore, czyli ta, która ma możliwość wytropienia różnych dziwnych rzeczy, albo że zginiecie, po prostu, że wybuchnie. Wybuch ma bardzo mocny, ma mocniejszy od Creepera, więc uważajmy na to. No i cóż, kopiemy, zobaczymy, jakie mamy szczęście. Czekam na was, jakie wy macie szczęście, możecie pisać w komentarzu, jak się wam udało. Dobra, kopiemy. Jeden, okej, okay, nice, kurde, nie wybuchnie. Dobra, nie wybuchło, na razie jest okej. Okay. Jak widzicie, już mamy rubin. Rubin jest właśnie do craftowania przykładowo tych chestplate'ów lub leggingsów lub właśnie pickaxe'ów, albo takie mieczy i tak dalej. No i naprawdę spoko wygląda, zaraz zobaczymy, mam nadzieję, że mi nie wybuchnie, bo niektóre właśnie, jak widzicie, to się zmienia po prostu w jakimś tam czasie, może wybuchnąć. Uwaga, i właśnie wybuchło. Na szczęście żyje, bo nie było to zbyt wysoko. Okej, okay, spróbujmy się wbić naszym grappling hookiem. Okej, okay, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, kurde, i spróbujmy jeszcze raz. No, super, ale mam dużo szczęścia, dobra, jeszcze raz, kurde. Fuck, dobra, wbiliśmy. I, okej, okay, nie wybuchło, dobra, nice, no. Ok, więc jak mówiłem, to by było na tyle, trzymajcie się, cześć, do następnego odcineczka. Oczywiście odcinek krótki jak zwykle, ale mam nadzieję, że się wam podobał. Ponieważ te mody, no, nie ma takich dłuższych modów, po prostu wszystkie są najbardziej bardzo ciekawe, ale niestety dodają mało rzeczy, więc cóż, do następnego odcineczka, mam nadzieję, że będzie jeszcze lepszy. No i cóż, łapka w górę to więcej szczęścia dla nagrywania odcinków i super, żeby mi kruki za oknem nie gdakały, what? Zobaczycie teraz, kruki timelapse, czy mam szczęście, czy nie, więc no to strzałeczka, do następnego odcineczka.